Panie Tadeuszu, od początku lat 50. pracował Pan na budowie Nowej Huty. Tak naprawdę był Pan świadkiem budowy Nowej Huty, jej początków, ale także rozwoju. No, nie tylko świadkiem, ale zdarzyło mi się już wielokrotnie, że na różnych listach, znaczy na korespondencji, podpisywałem się jako budowniczy Nowej Huty. Decydowałem o między innymi o technologiach budowy w mieście, w dzielnicy Nowa Huta. No i tak się złożyło, że w Nowej Hucie wiele istotnych obiektów opracowałem. Opiniował Pan między innymi blok szwedzki, projekt bloku szwedzkiego, tak, autorstwa Janusza, tak, Ingardena. Doskonale. To jest blok zupełnie inny od otaczających go osiedli, od bloków, które są na tych osiedlach. Na czym polega jego nowoczesność? Jak na owe czasy, mówimy tutaj o roku 1956. Ten budynek Janusza Ingardena na osiedlu C32 był właśnie pierwszym obiektem zaprojektowanym z cegły ceramicznej jako materiału konstrukcyjnego, ale w układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Przy zastosowaniu gazobetonu jako wypełnienia na ścianach zewnętrznych. Tego typu układy konstrukcyjne pozwalały, aż prosiło się, na zastosowanie lodży. Można było sobie pozwolić na większe otwory okienne, szersze. Bo blok szwedzki jest też w Nowej Hucie znany z tego, jak wspominają starsi mieszkańcy, z jego kolorystyki. Był bardzo kolorowy, w przeciwieństwie do otaczających go bloków budowanych w starszej technologii. Stąd być może ten blok dlatego nadał całemu osiedlu nazwę szklane. Tak, domy. Ale to raczej te większe okna i te lodzie mogły być powodem tej nazwy szklany obiekt. Szklany dom. Szklany dom, tak. Radio zostawi mnie, jak stoi, żeby widzieli, że się gra. Uczyłem się u pana Żaka w Brzesku. On już teraz będzie miał chyba 95 lat. Starszy facet już jest teraz. Przyjdą takie ludziska, wie pan,
przyniesie takiego buta, że już doszczętnie, wie pan, się kupy nie trzyma, jak się to mówi, i chce, żeby naprawić, mówi, bo je strasznie lubi, mówi tak. To mam około 40 lat. I ten młotek około 20. No i maszyna. Maszynę mam starą, dawno kupna. No, w hutniku ją miałem. Tam robiłem 30 lat. Tu już robię na swoim 25. No to. No jakie 50 lat ją, około 50 lat, jak ją kupiłem. Hutnik dawniej był klubem, wie pan, jak się to mówi, no, na poziomie. I mieli swojego szewca. Ale piłkarze przyszli za mną, wszystko tutaj. Do mnie. Bo nikt się nie zajmuje, żaden warsztat szewski, piłkarskimi butami. Tego nie potrafią robić. I co się z tymi piłkami namęczyłem, no bo co bym zeszył, to mi wracały. Nie wiedziałem, jak to zakończyć. W końcu się dopiero połapałem. Ale mi zeszło gdzieś z pół roku czasu. Tak się nieraz sam w głowie, chyba nie ma starszego szewca, żeby pracował pan ode mnie. No. Chyba nie ma starszego.